Przymusowa izolacja w domu wymusiła na uczniach zdalny kontakt z nauczycielami i szkołą. Praca na odległość przy komputerze powoduje problemy, z których nikt wcześniej nie zdawał sobie sprawy. Z Mariuszem Kucharzem, naczelnikiem Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Gliwicach, rozmawia Jarosław Sołtysek. Jak odnajduje się właśnie Gliwicka Oświata, uczniowie, nauczyciele w nowej, zdalnej sytuacji? Myślę, że to pytanie było właściwe, a więc nie tyle jak się odnaleźliśmy, czy jak się odnajdujemy, a właściwie jak się odnajdziemy. Bo faktycznie każdy dzień przynosi kolejne odpowiedzi na pytania, których nikt nie znał tak naprawdę. To, co wspomniałem ostatnio, nie tylko uczniowie, ale również nauczyciele musieli się nauczyć metod zdalnych, metod nowych, określonych rozporządzeniem. I sygnałów, które docierają do Wydziału Edukacji, każdego dnia, tak jak mówię, odkrywamy coś nowego. To znaczy na pewno dyrektorom, na których nałożono największy ciężar odpowiedzialności i za to w tym miejscu im bardzo dziękuję, na pewno dyrektorom łatwo jest teraz wyselekcjonowywać te dzieci, które nie mają możliwości kontaktu zdalnego za pomocą komputera czy komunikatorów. I informacje, które otrzymujemy, różnymi metodami docierają nauczyciele do tych uczniów. Albo poczta, albo kurierzy, ale te materiały są dostarczane. I przy tej okazji prośba do rodziców, jeżeli ktoś z Państwa dzieci nie ma możliwości kontaktu ze swoim nauczycielem za pomocą komputera, telefonu, to proszę taką informację dostarczyć do szkoły, do dyrektorów szkół. Natomiast odpowiadając na pierwszą część pytania, uczymy się wszyscy. Na pewno nauczyciele odkrywają te ograniczenia, których nie znali, których nie mieli w pracy w szkole. Na pewno odkrywają te ograniczenia, które w ogóle nie były znane, kiedy rozpoczęto nauczanie zdalne. Rozmawiałem z jedną z mam, która ma dwie dziewczynki w domu, uczące się zdalnie, i ona generalnie rozgoryczona stwierdziła, znaczy może nawet nie pod kątem nauczycieli czy szkoły, ale że ten system jednak większość rzeczy przerzuca na rodziców, że nauczyciele jakby odsuwają pewne kwestie od siebie. Zrobi to rodzic, bo jest w domu, bo jest blisko, bo jest z nimi. I jest z tego powodu trochę rozgoryczona i zmęczona już, mimo że minął tydzień. Tak, ja sam jestem ojcem i wiem, co się dzieje, kiedy przychodzę z pracy i często ta praca ucznia z nauczycielem pozostaje właśnie na godziny popołudniowe. W większości wypadków warto pamiętać, że nauczyciele też mają dzieci i dokładnie to samo przeżywają. To samo dostrzegają, że ich dzieci nagle zostały pozostawione same sobie i muszą pracować z rodzicami. Dostrzegam jednak pozytywne pewne elementy. Nauczyciele też z każdym dniem zaczynają to dostrzegać, że to rodzic tak naprawdę jest skazany tego, który musi pomagać uczniowi. I z każdym dniem od dyrektorów odbieram informację, że również nauczyciele zmieniają formułę, sposób. Ja zawsze mam odpowiedź jedną, może nie zawsze, ale w tym wypadku. Warto, aby taki rodzic skontaktował się z nauczycielem, z wychowawcą i te swoje obserwacje przekazał. Ten nauczyciel często nie wie, podając zadanie, podając metodologię, z czym tak naprawdę mierzy się dziecko, że to, co ma dziecko do wykonania, nie jest możliwe do samodzielnego zrobienia i wtedy zaczyna się korzystanie z pomocy rodziców. Ten sygnał zwrotny, ta informacja zwrotna jest niezmiernie ważna, aby nauczyciele również zmienili formułę przekazywania informacji, przekazywanych treści. Tak jak mówię, my ciągle wszystkiego się zaczynamy dopiero uczyć. I jeszcze trochę przed nami. Tak, daj Boże, żeby jak najkrócej, jak najszybciej, ale coś jest istotnego, z czego musimy sobie zdawać sprawę. To, w jaki sposób wypracujemy teraz metody pracy zdalnej, to może przez następne lata, broń Boże, nie chcę, żeby znowu obecna sytuacja pojawiła się za rok, za dwa, za trzy, ale my musimy się nauczyć tego, że praca zdalna będzie już teraz stałym elementem pracy z uczniami. Dziękuję na razie. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.